Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, tak z ręki chciałam się tylko z Wami przywitać. Wybieram się na zakupy. Pojadę do Pepco, potrzebuję podkoszulków. I pojadę do Biedronki na zakupy. Mam nadzieję, że dostanę masło. Słuchajcie, masło jest teraz bardzo pożądane. A za mną dwie paczki. Jak jesteście ciekawi, co w nich jest, to zapraszam Was do oglądania filmu. Muszę wynieść papugę, zanim wyjdę z siebie, staną obok, bo ona jest bardziej rozgadana dzisiaj jeszcze jak ja. Także ja się rozgaduję, a póki co lecę tak ubrana. Tak, to jest kombinezon, krótkie spodenki, kupione gdzieś tam na Lumpeksie. I co? I lecę na te zakupy szybciutko, bo nie wiem, czy się nie roztopię. Mamy afrykańskie upały, a ja się bardzo, bardzo z tego cieszę, bo kocham, jak jest gorąco. Także miłego oglądania, miłego dnia. I lecimy. Spocona, ale zadowolona. Mam masło, słuchajcie. Wzięłam na dwie karty. Za trzy dałam 11,97. Za trzy sztuki. Wzięłam bułki. Jest już Brian. Wrócił cały i szczęśliwy, zadowolony, opalony. Wypoczęty, co najważniejsze. Także Turcja wypaliła. Dziecko szczęśliwe. Wzięłam papier, bo teraz jest w promce. I 4,99, jak weźmiecie dwa. W promocji są też wieczarki. Tutaj wzięłam dla Filipa dwa soczki, to już jest u niego must have. Tutaj arbuza dla moich dzieciaków, bo powiem Wam, że jak gorąco, to by człowiek właśnie zjadł coś takiego lekkiego, jak właśnie jakiś owoc, albo nie wiem, galaretka, lody, to wjeżdżają moment. Ale u mnie w lodówce musi być też Lilliput, czyli ser do starcia, tak samo jak Almette. Jak nadjeżdża Brian, wzięłam marchewkę, też jest w promce. Za chwilę polecę do mojego królika i mu dam. Mięso mielone, bo zrobię dzisiaj spaghetti. Wzięłam też ziemniaczki. Cześć, Emisiu. Co ja usłyszałam? Arbuz? Arbuz, no. Słyszysz się? Tak. Dobra. Mogę za nim No, za chwilę, Emi, bo tam jest tak gorąco, ja nie wiem, ty ubrałaś koszulkę, ale chyba podkoszulek mi się, albo jakieś krótkie coś. Mama też zaraz skoczy w podkoszulek, a udało mi się kupić w Pepco. Dwa pomidorki malinowe, śmietana 18, trochę wędliny i trochę bobku. Czosnek, no bo będzie mi potrzebny do spaghetti i mąka. A, i wzięłam jeszcze zgrzewkę wody mineralnej. To słuchajcie, wczoraj byłam u Angeliny, zawiozłam jej te budżetowniki, ucieszyła się, pogadałyśmy i zobaczcie, jakiego kwiatka mi ścięła. I wyobraźcie sobie, że ten u samej góry był pączkiem jeszcze wczoraj, jak go dostałam, a dzisiaj już proszę, cały rozkwitnięty, piękny, jej pięknie kwitną lilie, cudownie, w rzędzie pięknie stoją w słoneczku. Ona w ogóle ma bardzo ładny ogródek, pięknie jej kwiatki w doniczce poszły i oszalały, po prostu oszalały i można się cieszyć nimi. Także Angelina, serdecznie Cię pozdrawiam. Słuchajcie, mam muchę, ale podejrzewam, że one wlatują, jak otwiera się psu, to na siatce siedzą i tylko patrzą, żeby wlecieć. Dobra, ja się z tego rozbieram, bo się po prostu ugotowałam, usmażyłam i szelka mi spadła. Tak. A jeszcze pokażę Wam, co kupiłam. Pepco, w ogóle słuchajcie, zobaczcie w Pepco, jeśli macie maluchy, w sensie chłopców, bo widzę, że chłopiec jest przeceniony teraz normalnie tak. Tak więc jak macie takie maluchy od 104 do 134, chyba nawet wyżej, do 146, to zerknijcie, bo koszulki, spodenki są 3,54, 5 zł. Zobaczcie na tą krótką przebitkę.
aż tak przeceniona, bo już 7-12 zł, jeśli chodzi o koszulki, ale chłopiec to jest po prostu bomba. Ja powysyłałam dziewczynom, żeby leciały i kupiły, bo myślę, że do szkoły na takie bieganie to takie koszulki ekstra. A tutaj wzięłam, nie wiem, może dla męża, może któryś chłopak sobie weźmie, bo wzięłam dwie. Jedna w rozmiarze S, one nie były takie obtanione, były 15 zł. Ale to są właśnie te bardzo, bardzo miłe w dotyku. Myślę, że wiecie, też na co dzień taka koszulka to by była. Ta jest S-ka, a tutaj wzięłam drugą, taką samą L-kę. I tylko dwa te rozmiary były, potem był tylko XXL. I tutaj kolejna rzecz, jaką wzięłam, a mi wzięłam ci z Bambino, więc to może być dobre, słuchajcie, ale cenę ma rewelacyjną i za chwilę sprawdzimy, bo jak będą ekstra, Emi, to będziemy właśnie kupować takie. Wzięłam... No, ale on tylko tutaj, on pisze na niebiesko, tylko jest różowa. 7 zł w komplecie, no, jest długopis, to są te zmazywalne, plus dwa takie wkłady. Wzięłam ci dwa takie, Emi, bo u mnie Emi właśnie takimi pisze, ona jak się pomyli, to może ekstra zmazać, pani mi na to pozwala, więc super, to jest, będzie teraz druga klasa. I byłam po podkoszulki, wzięłam sobie taki secik, czyli dwie tupak, dwa podkoszulki w cenie 30 zł. Taka i taka. Także bardzo ładny kolor były. Bo jak poszłam stricte po podkoszulki, nie wzięłam czarnego, wzięłam. W sensie przecież brałam jeszcze czarny osobno i na cieńszych ramionczkach. Taki, wiecie, do plewienia wokół domu. Zaraz zobaczę, jak to z tymi eskami, bo tam jest różnie z tymi eskami. Ona ma taką małą falbankę. Szkoda jedynie to, że tutaj nie ma regulacji. No ale jest gumka, więc myślę, że nic mi tu za wielki dekolt nie będzie. Za chwilę się w jeden z nich wpakuję, bo umieram, topię się i nie wiem, czy nie włączymy klimatyzacji dzisiaj, Emi. I zobaczymy, jak te nasze przesyłki dotarły, bo to były takie dość delikatne paczki, dość delikatne zamówienia. Pokaż, kotku, co ma w środku. Tak to wygląda. Czy wy już przypuszczacie, co to może być? Ciekawe, czy będzie tu ktoś, kto zgadnie. No i tak, zamówiłam kwiatki, ale zobaczcie, w jakim stanie to wszystko przyszło. W ogóle jakaś tragedia. Wywalone do góry nogami, a niby było, że by delikatnie i kurierzy się raczej nie postarali. Zobaczymy kolejnego. No i proszę, kolejny jest to samo. Bez nadziei, Jezu, jak oni w ogóle to czulowo zapakowali? Teraz oczywiście napiszę, bo to tak nie może być. Już widać, że są korzenie na wierzchu, czyli ten kwiatek sporo przeszedł przez w transporcie. To jest niedopuszczalne w ten sposób. Wszystko jest poza doniczką, zobaczcie. Nie. Zobaczymy trzeciego. No i trzecie to samo. Widzicie, ziemia jest poza doniczką. W ogóle on cały wyszedł już. Ja się sunę. Jak to tak? Dobry Boże, jak ja mam to teraz wyczyścić? Słuchajcie, pół placka poszło się rypać. To jest drugie pół? Zobaczymy. Ema, to jest gorące, żeby się nie dotknęła. Bo ona jeszcze nie zdążyła spaść. Tak, jeszcze nie zdążyło spaść i opaść i w ogóle i przesadziłam z małą tacką, decką. Kurna wujek. Takie ładne miało być. Ale ogólnie to ciasto wyszło mega. Tylko wiecie co, ono by wyszło takie super ekstra mega, gdyby była jednak większa blaszka, więcej owoców, bo byłoby bardziej słodkie. Ale nie da się powiedzieć, że i tak jest przepyszne. Kawa też do niego jest, także zajadam. Ale strachu trochę było, bo jak tak zaczęło wszystko lecieć, kipieć z tej blaszki, to po prostu mówię, ale dałam czadu.
Słuchajcie, ja się zastanawiam, jak wy sobie tam radzicie na tych blokach z tym upałem, z tym żarem. Zaczynam się martwić o moją ponad 80-letnią przyjaciółeczkę, bo jest naprawdę gorąco i ci ludzie mają teraz naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Usiadłam, otworzyłam moją książkę, którą wam pokazywałam, kupiłam nad morzem i powiem wam tak. Fajny fragment przeczytam wam, bo ja mam z tym akurat naprawdę turbo problem i o tym doskonale wiecie, a o czym już wam mówię. Po pierwsze, nie mam pretensji do siebie, że wstaję rano, po czym idę na trening albo na masaż zamiast pracować. Dogadzam sobie. Nie mam wyrzutów sumienia z powodu rzeczy, które mogłabym zrobić w tym czasie. Zaczęłam podchodzić do tego, co sprawia, że jestem szczęśliwa i co mnie relaksuje, jak do czegoś, czego nie muszę sobie odmawiać. To mi pomogło. Na to składają się też takie mniejsze działania, które po prostu realizuję, co nie zmienia faktu, że stres jest wciąż obecny w moim życiu. Mam taką tendencję. I słuchajcie, no to tak jest, nie? Ja teraz też sobie siadam chwilę z tą książką i no ja mam takie zastanawianie się, takie momenty, kiedy myślę o tym, co bym mogła zrobić w tym czasie, kiedy na przykład usiądę, żeby obejrzeć jakiś filmik, czy właśnie poczytać. Jeśli chodzi o czytanie, to ja zawsze mówiłam, że ja nie mam czasu, nie wiem kiedy, a jak już siadam do tej książki, to jest zawsze późny wieczór i jestem już tak zmęczona, że po prostu oczy mi same lecą, więc teraz już wiem, że wieczorem dla mnie czytanie totalnie odpada. No ale tak jak na przykład teraz, zrobiłam sobie obiad, zrobiłam dzieciom deser, jeszcze nie do końca, bo galaretki zalałam, część tylko galaretek z owocami zrobiłam, a część bez, bo Emilia na przykład no zje, ale nie przepada z owocami. Filip to już w ogóle na pewno z owocami nie zje. Ale zalałam czerwoną galaretką i czekam, aż to wystygnie, trochę się siądzie i zrobię taką samą galaretkę, znaczy w sensie też zaleję drugą galaretkę, po prostu żółtą, żeby było tak bardziej kolorowo. Włączyliśmy też, chłopaki zanim wyszli na siłownię, włączyli mi klimatyzację i jest cudownie, jest po prostu bomba. Ja, jeśli chodzi o klimatyzację w domu, to byłam przeciwna, bo myślałam, że to będzie wiązało się zaraz, że będziemy chorzy, wiadomo, że trzeba ją odgrzybiać, dbać, że to jest dość duży wydatek, a teraz po prostu podczas tych upałów kolejne lato naprawdę sobie ją chwalę. Nie nastawiamy tak, żebyśmy mieli gęsią skórkę na ciele, tylko żeby było chłodniej, ale żeby było zdrowo, żeby się nikt nie pochorował, no bo wiadomo, że przy klimatyzacji to często bywa tak, że potem jest gardło, kaszlemy smarkami, kichamy, a na przykład widzieliśmy się teraz tak w weekend, jak już teraz po weekendzie ze znajomymi, którzy lato, a oni chorowali, słuchajcie, mieli katar, kaszel, gorączki były, także nie ma co, trzeba uważać na siebie, ale powiem wam, że byłam wynieść te śmieci do kosza, jak mi buchło w drzwiach tym gorącem, to pomyślałam, nie da się. Tylko i wyłącznie gdzieś nad wodą, to by się dało wytrzymać na polu, a tak to ja sobie tego nie wyobrażam, bo ja nie jestem człowiekiem absolutnie takim, który by leżał, ale chyba jest wiaterek, tylko tak, jest wiaterek, to może być teraz nad wodą super. Takie właśnie nad wodą siedzenie, kiedy jest wiater, tak jak żeśmy byli w sobotę, wiatr wiał, ja tego upału nie czułam. Na pewno czuła go kobieta, którą posadzili koło nas, nie opowiadałam wam o tym, ale posadzili koło mnie babcię, która na pewno była po 70 i słuchajcie, była w swetrze, w cienkiej kurtce, w grubych dresach, adidasach i grubych skarpetach, na ławce w pełnym słońcu ją zostawili. Mnie się gotowało, słuchajcie, ja miałam takie ciśnienie, że mąż mnie powstrzymywał, żebym się nic nie odezwała do tych młodych ludzi, żeby nie zwrócić uwagę na to, że ta babcia z gołą głową w tej kurtce, w tych dresach siedzi w pełnym słońcu, dobre 3 godziny tak siedziała. Wiecie, no nie możemy też być tacy wścibscy, bo to już byłoby wścibstwo, ale mnie naprawdę przysłowiowy szlak trafiał, jak widziałam tą biedną kobicinę. No ona ma swój rozum, nie? Ale młodzi ludzie poszli się bawić, poszli jeździć rowerkami, poszli pływać, a ta babcia widno siedziała w pełnym słońcu na ławce. Byłam w sklepie, bo nie miałam sosu do spaghetti i od razu odebrałam moją przesyłkę z paczkomatu. To są z Plantona odżywki. Ja już je miałam. Nawóz do surfini i innych petuni kaskadowych. Ja po prostu będę używała do wszystkich moich kwiatków, które mam w ogródku, do kwiatków kwitnących. No jak brałam 3, to wtedy nie musiałam płacić za przesyłkę, bo mam smarta. Spaghetti gotowe.
zaraz będę zajadać, ale powiem Wam, że jestem trąba i jestem zła na siebie, bo na podłodze za mną są te kwiatki, które przyszły. Chciałam wsadzić wszystkie trzy do jednej z tych doniczek, osłonek tak naprawdę, a potem przełożyć je do tego kosza. Patrzcie, no co się dzieje ze światłem? Jak jest go za dużo, to też jestem prześwietlona i nie widzicie. Jak jest znowu chmurny dzień, no to jest ciężko nagrywać, bo też nie widzicie. Tak źle i tak niedobrze. Tu sobie przyniosłam jeszcze taką byle jaką podstawkę, ale jednak, żeby była, jak już włożę wszystko. I wiecie, o co chodzi? Nie umiem wywiercić dziur. A tutaj nie ma dziur. Próbowałam wiertarką męża, ale nie umie. Także no nie wszystko musimy umieć, nie? Poczekam na mojego męża, przyjedzie i będę przesadzać. I tak jak mówię, posadzę wszystkie tutaj razem w jednym. Będą miały naprawdę dużo miejsca. One mają te korzenie też takie, jeden cieńszy, drugi grubszy i są mocno przelane. Więc muszę to zrobić już dziś. I nie będę na to czekać, tylko po prostu mówię, przyjedzie mąż, to je posadzę. W ogóle to pasowałoby, żeby zrobił mi, zniknęłam, nie wiem jak to tam, ale żeby zrobił mi co? Dziury w ścianie, żebym mogła powiesić te kwiatki, które kupiłam i wsadziłam do osłonek tych Sinseya, co były tańsze i ja bym chciała właśnie, żeby mi zrobił, żebym mogła je powiesić, a tak to mi tutaj leżą, czekają, no ale wiecie, on ma teraz bardzo dużo obowiązków, a bardzo mało wolnego czasu. I jest ciężko chłopa złapać i wykorzystać. Także tak, czekam na niego, ale zajadam moje spaghetti, nie ma chętnych, słuchajcie, na jedzenie. Wszystkim jest turbo gorąco. Filip już wrócił z siłowni, przyjechał pociągiem, bo Brian jeszcze ma tam do załatwienia pewne sprawy. O, widzę, że już, popatrzcie, wszystko wypiło. Moje dzwoneczki. W ogóle to żałuję, że nie kupiłam sobie tych dzwoneczków nad morzem, bo tam były tańsze niż u nas. Ale tak to jest, nie? Chodziłam, oglądałam, nie wzięłam, to będę żałować, a tak pięknie by u mnie wyglądały. Może jeszcze kiedyś pojadę i dorwę i sobie kupię. Jem. U nas, żeby wszyscy zjedli to samo, to musi być niedziela, czyli rosół i kotlety. A tak to robiłam spaghetti, które zjem ja, mąż i Brian. Oczywiście Filip nie lubi, Emilia tak samo nie lubi. Dla Emilii gotuję pierogi, dobrze, miałam zamrożone. A Filip to jeszcze nie wiem, bo na razie wrócił, jest strasznie upocony, zmęczony i nie ma ochoty jeść. Więc jak sobie coś wymyśli, to mu po prostu zrobi, ale powiem Wam, że podziwiam te kobiety, które tak na przykład na Instagramie jest dziewczyna, która gotuje raz na 4 dni, staje, gotuje, zazwyczaj wszystko ma z Thermomixa, gotuje, piecze, bo ona i chleby i jakieś ciasta i widzę, że bardzo dużo naleśników, jakieś tam przekąski robi, ale robi to raz w tygodniu i ma nagotowane na te 4-5 dni i ma święty spokój, tylko wchodzi, odgrzewa, podgrzewa, odmraża i to jest po prostu dla mnie fenomenalne, ale kto robi błąd? W ogóle to agrest szypułkuje. Umyłam wysek i będę mogła pomrozić do kompotu. Będzie super, tylko zajmuję te szypułki. No i tutaj już do wora do zamrożenia. Tak w międzyczasie, bo tam się gotują te pierogi. Tutaj do Was gadam. Ale wiecie co? Z tym gotowaniem to jest tak, to jest tylko i wyłącznie mój błąd, że nie nauczyłam dzieci jeść wszystkiego. Bo wiecie, nie, to jeszcze za malutki, potem go będzie brzuszek bolał, o, widzę, że tego nie je, to zrobię mu coś innego, nie? Tak teraz cztery góry. Dla każdego coś innego. Ale u Was też tak jest, bo już pisałyście o tym niejednokrotnie i to jest właśnie, no niedobre to jest, niedobre. Ewidentnie, bo stracimy dużo energii, czasu i nerwów, żeby wszystkim dogodzić, żeby każdy, żeby nikt nie chodził głodny. Masakra. Może tym razem się uda, słuchajcie, nagrywam któryś raz z kolei ten kawałek, bo moje dzieci, mąż, wszyscy pod nogami. Akurat je nagrywam. I tak, to są talerze w tej wielkiej paczce, która dzisiaj przyszła. To są te same talerze, które mamy w domu od jakiegoś czasu i dziękuję. Mamy dziury. Od jakiegoś czasu mamy w domu, chyba 6 lat już nam służyły te talerze, ale słuchajcie, część się rozbiła. Mąż rozbił dwa za jednym zamachem.
Ja też rozbiłam i oprócz tego to jeszcze bardzo zniszczyła nam zmywarka, po prostu się uszczerbały i no nie, także zamówiliśmy tak, 6 płytkich, 6 głębokich, Brian, 6 na zupę i za te talerze dałam 297 zł, mąż zamawiał je w niedzielę i dzisiaj jest środa i one już przyszły. Jeśli chodzi o to skąd, to jest magazyn centralny Consimo. Napiszę Wam, bo one po prostu właśnie, ta firma to jest Consimo. Mówię Wam o tym, bo często dostaję pytania o te talerze. Wiem, że część z Was je zakupiła. Zresztą widziałam nawet u dziewczyn, które nagrywają, też są te talerze. Są te talerze. Dzisiaj jest ciężko nagrywać, słuchajcie. Wszędzie wszyscy, jeszcze pies pod nogami. Ale to nic, nagram to tak jak, no wiecie jak jest w domu, nie? Także teraz zabieram się do tego, żeby rozpakować te talerze i żeby można było z nich korzystać. Siądę sobie tutaj, o, nawet mnie widać, słuchajcie, zobaczcie jakie mam poidełko. Wiem, że powinno być dużo większe i marzyłam o dużo większym, ale jak zobaczyłam to w Brico, to po prostu stałam jak ciele i się gapiłam. 49 zł za takie poidełko. Oczywiście musi mi mąż tutaj coś wymyślić, jakąś podstawę. Myślę, że fajnie by wyglądało to na pniu. Ale to się okaże jak to i co. Był jeszcze kolor kremowy i ja nie mogłam się zdecydować, słuchajcie. I stałam i gapiłam się i w końcu pisałam do jednej z Was, Beata, serdecznie Cię pozdrawiam. I Beata też nie umiała zadecydować. Mówi, że obydwa są piękne i mówi, bierz oba. Niby cena taka niewielka, ale no nie wiem. Wiecie co, ja wyszłam bez tego poidełka w końcu i jechałam do domu i nie wiedziałam, które wziąć. Ale z pomocą mi przyszedł Brian, bo ja w domu się zastanawiałam, a Brian mówi tak, nad czym ty tak myślisz? Ja mówię, wiesz co Brian? I pokazałam mu, bo ja sobie wcześniej nagrałam to poidełko. I mówię, nie wzięłam, żałuję i nie wiem, który kolor, a on mówi tak, spoko, załatwię to za ciebie. I słuchajcie, pojechał, kupił w takim kolorze, ja Wam gdzieś tam na przebitce pokażę ten drugi kolor. W sumie dobrze, że za mnie, wiecie, zdecydował, bo ja nie wiem. Naprawdę podobały mi się na równo obydwa kolory i dlatego nie kupiłam, dlatego nie wzięłam, a on przyszedł mi tutaj z pomocą, wybrał taki, mam nadzieję, że też Wam się podoba, cudny jest, tylko teraz muszę pomyśleć o tym, jaką podstawę zrobić do tego, żeby jednak fajnie wyglądało u mnie w ogródku. W domu też by to fajnie wyglądało, słuchajcie, jakbym wysypała kamieniami i posadziła w tym kaktusy, tylko że wiecie, że ja z kaktusami to jestem... No nieumiejętnie to robię, bo ja je po prostu topię. Ale piękne jest, tak czy siak mi się strasznie spodobało. Jeśli nie będzie poidełkiem dla ptaków na polu, to wykorzystam to po prostu w domu. Sałatę mieszać, słuchajcie. Śmieję się, ale piękne jest, naprawdę bardzo ładne i no żałowałam od razu, że się nie umiem zdecydować. No ale Brian zadecydował i jest. Żegnam się z Wami. Nakarmiłam moją rodzinę całą. Dzisiaj jeszcze być może uda mi się umyć samochód, a słyszałam, że Brian będzie miał swój, więc mam nadzieję, że im podepnę się pod niego i że po prostu wypucuję też mój. Jeśli chodzi o pucowanie, to u nas będzie pucowanie, ale basenu, dokładnie jacuzzi, bo jacuzzi już trzeba zmienić wodę. I słyszałam, że tam się właśnie chłopaki z mężem, no że ustalają, z tego co wiem, to już nawet woda się wylewa w tej chwili. Dominika do mnie pisze, serdecznie Cię Dominika pozdrawiam, Twoje buły wyglądają genialnie. W ogóle dziękuję Wam wszystkim. Tutaj jest Monika, znaczy nie będę wymieniać, bo po prostu zapomnę kogoś, a nie chciałabym nikogo zapomnieć, ale bardzo dziękuję tym osobom, które piszą do mnie, odzywają się prywatnie, to jest strasznie, strasznie miło. Pozdrawiam też Beatę, która jest bardzo niedaleko mnie i być może dojdzie do spotkania naszego. Z tego co wiem, to do piątku jesteś całkiem blisko. Jest Was coraz więcej, też Wam bardzo dziękuję. No i oczywiście proszę o subskrypcję jeszcze tych, którzy nie zasubskrybowali mojego kanału. Będzie mi bardzo miło Was gościć na dłużej, a nie tylko na jeden odcinek. Także odpoczywajcie, życzę Wam chłodnego wieczoru, słuchajcie, bo jednak nocą ciężko się śpi, kiedy jest tak duszno i parno. I widzimy się już w piątek.